Witajcie, z tej strony Zar, a dzisiaj przechodzimy różnorakie poziomy stworzone przez użytkownika o nazwie Funks. Może raczej powinienem powiedzieć... Ojej, co to jest? A raczej powinienem powiedzieć gracza. Niku Funks, aha. Coś takiego, dobra. Zobaczmy kolejne. Wiedziałem, że będzie takie samo. Okej. Zróbmy tak, skoczmy na początku jak najbardziej w prawo. Okej. Trochę niedokończone tutaj tak kolce, tak prowizorycznie zrobione. A po lewej stronie też niewesoło. A w centrum? Aha, czyli to jest niedokończony chyba poziom, albo z jednej mew wypadała mapa, tylko wpadła w kolce. Okej, kolejny poziom. Ciekawe. Kolejnik autora spadł na dół, szkoda. Aż ciekawości zobaczę, co robi. Okej. Twarda woda. Nie mogę na to nachodzić, ciekawie zrobione. Tak, a kolejne wykorzystanie kolumn jako drabinek. Domyślam się, że ciężko tu będzie się nie zgubić. A, wróciliśmy z tego miejsca. Dobra. Ciekawe. Chyba wrócę się i pójdę wyjątkowo po strzałkę. A, to jest to samo, dobra. Tylko się wydaje, że tyle jest ścieżek. Okej, kolumny jako drabinki jak najbardziej na plus. Tutaj mamy ładne posługiwanie się pierwszym planem. Dobra. Musimy się tutaj przejść. Okej. Jeszcze tutaj niestety straciliśmy to. Chyba zakończysz życie i spróbuję tam wrócić. Bierzemy na perfekta. Chociaż nie, dobra. Co mi możecie tam przejść? Jak trochę swojego skilla podszkolę, to wtedy będę chodzić na perfekty na normalnych poziomach. Też ten poziom wydaje się jak najbardziej normalny. Ojej, co tutaj mamy? Ciekawe. Tutaj mamy te zaklęcia na grę wieloosobową. Szybko zbieramy. Na szczęście spadł dynamit, a nie czaszka. Jedziemy dalej. Myślę, że to jest olbrzymi napis niku autora. Zobaczmy, co mamy na samym dole, a właśnie. Aha, dobra, tutaj mamy zabezpieczające wszystko. Podwójna warstwa tych kroków ziemi. Tam na dole coś jest, zaraz tam pójdę. Tylko tutaj zbierzmy te wszystkie. Ajajaj. Zrobiło się niebezpiecznie. Tak, tutaj... Chociaż może to nie jest nick autora. Nie jestem pewien. Możecie potem napisać. W komentarzu, dobra. Wejdziemy teraz tu na dół. Kurcze, blisko było. A, i mieliśmy tutaj niewidzialny checkpoint. Ciekawe.
powoli denerwujące zaczynają być te jęki osadzonych. Ktoś ty? Szczur lądowy! Ognisty miecz! Aha, mieliśmy ich tutaj trochę. 19 kul w pistolecie. Pojedźmy najpierw do końca i dopiero na końcu zobaczymy potem, co nas tu czeka. O. Dobra. Mamy z poziomu Merlin Mansion znajome nam zabiegi artystyczne autora. Ja myślę, że złapiemy jakiś tutaj, tego. Ciekawe. Dobra, widziałem, że tam ktoś inny się zbliża. O, właśnie ty. O, pełna latających platform, które nie wiadomo gdzie, która idzie. A ja się jakoś w tym rozeznam. Spróbujmy się dostać na górę. Widzę platformę, która nas tam zabierze. Dobrze. Widzę kolejną. A, dobra, trafiliśmy. A, blisko było. No nie. Od nowa. Chyba gdzieś dotarłem. Tak, tutaj. Dobra, ścieżka. Biegnijmy jeszcze na samą górę. A, nie możemy zeskoczyć tu na dół, dobra. To ja się przekieruję tutaj. Aha, super. Może ja tam mam skoczyć gdzieś. Może nie próbujmy. Tak, nic tam nie ma. I pójdźmy tędy. Aha, to jest przejście. Widzę metę. Słyszałem dużo myszek. Jestem zaniepokojony. Ale na szczęście z tej strony mogę je jeszcze pokonać. Poziom się naprawdę ciekawy. To mnie nie zabije, co nie? Nie, ale mamy tu znowu imię autora. Zrobiony z płomieni. Bardzo ciekawe. Ja co zabierzę. Tutaj ostatni raz skończyliśmy, dobra. Prawo, tam jest teleport, dobra. Nie zgadnę, tak. Próbował chyba tutaj też ułożyć? Nie. Tak się zdawało. Teraz poziomy są dosyć podobne do siebie. Te fragmenty poziomu. O, a ja się martwiłem o liczbę żyć. Kurczę, mysz zawsze mnie trafi. Proszę bardzo, jedzenie, które nam daje full HP. Kurczę, mysz zawsze mnie trafi. Taki timing, no. Opsa, dobra. Co drugi, na wszelki wypadek, gdybyśmy musieli wracać.
nic nie wiadomo. A, dobra, widzicie? Muszę wracać. Nigdzie nie widziałem teleporteru. I że jest niewidzialny, to mam przeklapane. A nie, bo tu jest... drabinka, no widzicie. A, poziom drugi. Nie, już nie dam rady wrócić. Zobaczmy. Nie, to na pewno nie jest na coś, co można wrócić. Okej, pa. Are you kidding me? Jak miałem to zrobić? Jak widać, Fangs już oczekuje od nas jakichś większych umiejętności. Podoba mi się ta czaszka, co jest zamknięta z... pokryta pajęczyną. I co, nic tu nie ma więcej? Przemyśl. Pusta przestrzeń, nic. Tak, którędy ja mam licha iść? Tu są skarby na końcu, tu też. Ty utknąłem. Może gdzieś jest ukryte przejście. A, haha! No jednak. Czekajcie. Czyli mogę zbierać te czaszki. Dobra. Rozgryzłem to. Okej, biegniemy szybko. Tu jeszcze jest czaszka. Na pewno mi się uzbiera na kolejne życie. I save point. Nice. Draniowa mnie i tak widziała. Dobra. Tutaj połowę myszek zlikwidowaliśmy. Ona nas zastyga. Dobra, macie dynamit. Nie muszę każdej zabijać przecież, no tak. Kanalia. A teraz tu. Szczur lądowy. O właśnie, doskonale. O, sprytne, sprytne. Poziom coraz bardziej mi się podoba. Ha. O, żeś ty draniu. Obawiam się, że to jest to miejsce, które dostałem w komentarzu omawiane. To właśnie ten poziom. Aha! Udało się. Crates. Crates. Kolejny poziom. Już go przechodziłem, nie będę ukrywać. Nie zawiera nic innego jak... O, to jest teleport. Ale chyba nic nie robił, co nie? Teraz zobaczymy. Ostatni zawiera mapę, to wiem. Aha, to był tylko skarb. Nic ciekawego?